nową płytę zespołu. Nazwałem odwetem pozorów. Odwet pozorów to sytuacja, w której kłamstwo zastępuje prawdę, nieprawi obejmują rządy, kanalie i łajdacy robią za autorytety moralne, kicz udaje piękno, ordynarna chałtura wypiera prawdziwą sztukę, zwiadowcy piekieł różną anioły, krótko mówiąc, czarne staje się białe. Na szczęście od czasu do czasu, rzadko, bo rzadko, ale jednak odwet pozorów przybiera bardziej człowiecze, uśmiechnięte twarze, a mianowicie w sytuacji, w której ktoś, na kogo nikt nigdy nie stawiał, nie liczył, nagle zostaje kimś, oczywiście za sprawą talentów, pracy, charakteru i sumienia. I o tych oraz innych odwetach pozorów chciałbym Państwu teraz opowiedzieć słowami pieśni. Utwór ten oprócz słów posiada jeszcze o dziwo melodię, co w rzeczy samej nie jest może niczym niezwykłym, ale okazuje się, że w dzisiejszych czasach nie jest to zjawisko tak znów bardzo powszechne, nad czym ubolewam. Po prostu zagramy, a Państwo, jeśli to jest w ogóle możliwe, możecie spróbować zaśpiewać po prostu z nami. A jeśli to się oczywiście nie wydarzy, to się nic nie wydarzy. Bo ja rozumiem sytuację, w której się kogoś zmusza do czegokolwiek, to też nie lubię, jak się mnie zmusza, więc nic się nie stanie. Tak czy owak, byłoby bardzo pięknie, gdyby ta melodia kiedyś tam do Was wróciła. Na przykład podczas porannego golenia. Na przykład tego czy tamtego. Co może. Rysiek goli brwi, przemyś główkę mało, a ja przestałem golić i patrzę na niektóre stoliki z suchą zazdrością. A tak delikatnie. To, co uważano za nierealne, staje się rzeczywiste. To, co uważano za nierealne, stanie się rzeczywiste. To, co uważano za nierealne, stanie się rzeczywiste. To, co uważano za nierealne, stanie się rzeczywiste.